Radio Rotunda. Serwis informacyjny. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Konsekwencje manifestacji w Egipcie, czyli jak wygląda sytuacja na Czarnym Lądzie. Styczniowa rewolucja w Egipcie była wyrazem głodu zmian, jaki objął naród egipski. Obalenie z urzędu prozachodniego prezydenta Hosni Mubaraka, zerwanie z machiną korupcyjną oraz przeciwstawienie się inwigilacji i bezrobociu to tylko niektóre z powodów demonstracji w Kairze. Kraj, którego główną gałęzią gospodarki jest turystyka, nie może pozwolić sobie na utratę dochodów z tego tytułu. Pojedynczy handlarze z Gizy narzekają, że interes nie kwitnie. Rezerwacje w hotelach są odwoływane, a Ministerstwa Spraw Zagranicznych Europejskich Krajów przestrzegają przed urlopowaniem w krainie faraonów. Co dalej? Czy będzie można za kilka miesięcy wypoczywać w północnej Afryce? Według Gazety Prawnej turyści nie obawiający się ryzyka w tym sezonie zacierają ręce. Tunezja oferuje tygodniowy pobyt dla jednej osoby za jedyne 800 zł. Tańszy będzie również Egipt, w którym sytuacja stabilizuje się i biura tylko czekają, kiedy będzie można tam wrócić. Wakacje posesyjne w piaskach pustyni zachodniej i falach Morza Czerwonego tylko dla odważnych. Radio Rotunda, Marta Walaszczyk. Włoski sędzia przychylił się do wniosku prokuratury o natychmiastowe osądzenie premiera Berlusconiego w sprawie prostytucji nieletnich i nadużycia władzy. Wiadomo już, że w składzie sędziowskim będą same kobiety. Dochodzenie dotyczy zarzutu przypadków prostytucji także z udziałem nieletniej, głównej bohaterki skandali Ruby, podczas przyjęć organizowanych w prywatnej rezydencji szefa rządu. Nie ma jeszcze żadnego komentarza ze strony premiera i jego obrony. Zapowiada się naprawdę ciekawy proces. W Walentynki odbył się spektakl pod tytułem Grube Ryby na deskach Auli Artist. Gościli znakomici aktorzy, których znamy także ze szklanego ekranu. O wrażenia zapytaliśmy widzów tuż po przedstawieniu. Podobało się przedstawienie? Bardzo, bardzo się podobało przedstawienie. Fantastyczne właściwie. Przede wszystkim to, że była szansa zobaczyć właśnie aktorów z Warszawy. Z tej strony Warszawy bardzo lubię. Sztuka troszeczkę taka przebrzmiała już, prawda? Ale wyraźne odwołanie do współczesności. Są pewne rzeczy, które są zawsze aktualne. Dobra obsada aktorska. Bardzo po prostu śmieszne. Pan Gogolewski w świetnej formie, bo sala przecież też amfiteatralna. Gdzie byśmy mogli zobaczyć? No przecież nie w naszej okropnej operetce, prawda? Już w czwartek kolejny etap rozgrywek Ligi Europejskiej. Tym razem Lech na własnym stadionie podejmował będzie portugalską drużynę SC Braga. Jaki wynik pierwszego spotkania przewidują poznaniacy? Sprawdzał Michał Chełmiński. Chciałbym, żeby było no chociażby 1-0 dla nas. No myślę, że Lech wygra, jest szansa, także mam nadzieję, że przynajmniej te 1-0 będzie dla Lecha. 2-1 dla Lecha. Całym sercem jestem za Poznaniem, no niech sobie nasz Lech dzielnie się sprawuje, więc życzę mu sukcesów oczywiście. Mogło być 2-0. Przed meczem pewności w głosach poznaniaków raczej nie słychać. Niech zatem piłkarze Kolejorza wygranym meczem z Bragą sprawią, że pewność i zaufanie kibiców powróci. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny serwis już w czwartek. Joanna Wężykowska, Radio Rotunda.